Este Dupont Noir, tak się chyba czyta, Dupont Noir. Dobra, nie umiem czytać, to wiecie. Stworzył go zapach, ten zapach stworzył Michel Girard z 2006 roku. Drzewno przyprawowe, ciepły, korzenny, aromatyczny, drzewny, orzechowy, lawendowy, zielony, piżmowy. W składzie jest lawenda, kardamon, mięta, gałka muszkatołowa, goździki, orzech laskowy, drzewo kaszmirowe i wetyweria. Co go wyróżnia? Wyróżnia go to, że jest troszeczkę podobny do Baldessarini, Hugo Boss, Landwin, Lom raczej nie, ale rozumiemy nawiązania niektórych ludzi do Obsession Night for Men Calvina Kleina. Ale nikt nie zaznaczył podobieństwa do, no właśnie, podobieństwa do Toma Forda. Tom Ford. Co tu mi wyskoczyło za reklama jakaś? Tom Ford. Wood. Z niuansami ombre letter. Właściwie to bardziej ombre letter z niuansem Wooda. Mimo, że tu w ogóle nie ma Wooda. Nie ma tutaj tego niuansu, ale jest bardzo wytrwały na skórze i on się zmienia. Być może to jest, nie wiem, orzech laskowy zmieszany z goździkami albo lawendą, gałką muszkatową, drzewo kaszmirowe, cokolwiek. Ale zapach jest warty uwagi. 100 ml można dorwać za 120 zł. Ja ten zapach wystawiam, bo jest mi niepotrzebny. Z racji, że mam wiele innych. Gdyby była możliwość, to mogę też odlewkę sprzedać komuś. 50. A 50 bym sobie zostawił. To jest różnie, ale generalnie próbuję pozbyć się całego flakonu, bo mam za dużo w kolekcji. To pewnie widzieliście po filmikach. Zostawcie swój komentarz, co sądzicie o tym zapachu. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.